Dziś przyszła pora na Moto G 5G+. To nie jest pierwszy smartfon Motorola z 5G, jeśli tak od razu pomyśleliście. Tym był Moto Edge. Testowany dziś model jest jednak pierwszym telefonem 5G z skrzydeł Motorola, za którego przyjdzie nam zapłacić mniej niż 2000 zł. Czas sprawdzić, czy warto. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wzornictwo moto G5G jest nudne, ale nic bardziej mylnego. Bliższe przyjrzenie się jego obudowie pozwala dostrzec, że nie jest ona gładka, a wzorzysta. Dodatkowo dostrzegalny jest delikatny gradient, który może się podobać. Plecki wykonane zostały z plastiku, co w jego cenie aż nie przystoi. Ramka okalająca smartfon jest według mnie aluminiowa, przechodzi tak zwany test zęba, choć w sieci można znaleźć skrajne opinie na ten temat, niektórzy twierdzą, że ona też jest wykonana z tworzywa sztucznego. Moto G5G Plus jest dość gruby, ma 9 mm grubości i ciężki, waży 207 gramów. Krawędzie obudowy są zaoblone, dzięki czemu smartfon, choć duży, całkiem dobrze leży w dłoni. Trzeba jednak uważać na śliską obudowę, by telefon nie wyśliznął się z rąk. Na szczęście w zestawie znajdziemy Etui, który ten problem trochę niweluje. Smartfon jest odporny na podstawowe zachlapania, bowiem pokryty jest hydrofobową powłoką i ma też gumkę uszczelniającą hybrydowy slot kart nanoSIM. Tuż nad gniazdem umieszczony jest przycisk odpowiedzialny za uruchomienie asystenta Google. Na prawym boku mamy przyciski do regulacji głośności oraz fizyczny czytnik linii papilarnych. U góry znajdziemy tylko mikrofon, z kolei dół skrywa w sobie USB typu C, 3,5 mm jack audio oraz głośnik mono. Ten gra nieźle jak na mono, przyznam, no spodziewałam się czegoś gorszego. Przy maksymalnej głośności zaczyna jednak drażnić, ale w ogólnym rozrachunku sprawdza się po prostu dobrze. Z tyłu umieszczony został poczwórny aparat na wysepce nieco wystającej ponad poziom obudowy, Nad nim trochę niestety poznęcam się w dalszej części tego materiału. Z przodu natomiast znalazło się miejsce dla panelu dotykowego o przekątnej 6,7 cala, w którym umieszczono dwa otwory na przednie aparaty główny oraz ultra szerokokątny. Ramki wokół ekranu są dość wąskie, jedynie dolna jest szersza. Moto G5 G Plus idealnie wpisuje się w trend wydawania na rynek smartfonów z ekranami podchodzącymi pod 7 cali. Tutaj mamy wyświetlacz o przekątnej dokładnie 6,7 cala i rozdzielczości 1080x2520 pikseli w proporcjach 21x9 i obsługą HDR. Jego największą zaletą jest odświeżanie na poziomie 90 Hz. Ekran sam w sobie fabrycznie wyświetla nieco zimne barwy i nie da się tego dostosować pod własne preferencje w ustawieniach wyświetlacza. Minimalna jasność ekranu nie razi w oczy nocą, a maksymalna jest na tyle wysoka, by pozwolić na niezły komfort użytkowania w ciągu słonecznego dnia. W Moto G 5G Plus nie uświadczymy Always on Display, mamy za to podgląd ekranu pozwalający na interakcję z powiadomieniami, gdy ekran jest wyłączony. Za pracę testowanego smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765 przy Akompaniamencie 6 GB RAMu oraz systemu Android 10 w czystej postaci. Propozycja Motorola nie jest flagowcem i w żadnym wypadku nie zamierza udawać, że w jakimkolwiek stopniu pretenduje do tego miana. Pod względem działania jest typowym przedstawicielem średniej półki i nic więcej. Działa poprawnie, choć czasem można odczuć, że brakuje mu szybkości. W gry też da się pograć, aczkolwiek spadki płynności momentami są zauważalne. Zastosowane moduły łączności działają bezproblemowo, natomiast sama jakość rozmów jest całkowicie poprawna. W moto g5G mamy dwie metody zabezpieczeń biometrycznych. Fizyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na prawej krawędzi oraz rozpoznawanie twarzy. Oba rozwiązania działają sprawnie, choć skaner odcisków palców jest szybszy. A wszystko przez to, że aby skorzystać z rozpoznawania twarzy, należy podświetlić ekran co trochę trwa. Akumulator o pojemności 5000 mAh to jest jeden z największych atutów testowanego urządzenia. Jest w stanie pracować dzień lub nawet dwa z daleka od gniazdka, w zależności od intensywności użytkowania i powierzanych mu zadań. W zestawie ze smartfonem otrzymujemy 20-watową ładowarkę Turbo Power, która niestety jednak nie jest aż tak szybka, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Aczkolwiek może trzeba tu pamiętać, że dość duży akumulator. Pełny cykl ładowania trwa 3 godziny i 20 minut. O możliwościach fotograficznych Moto G5 G+, już wspominałam, że się trochę poznęcam, no i co tu dużo mówić, faktycznie jestem trochę rozczarowana. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, a co przynosi rzeczywistość? Właściwie tylko wtedy, gdy panują świetne warunki pogodowe i jest doskonałe światło, za pomocą testowanego modelu można zrobić naprawdę niezłe zdjęcia. Aczkolwiek tutaj mówię jedynie o aparacie głównym. W każdym pozostałym przypadku jest gorzej. Aparat główny ma tendencję do prześwietlania jasnych obszarów kadru, często nie radzi sobie z nasyconymi barwami i nie zachwyca właściwie pod żadnym względem. Pochwalić mogę jedynie działanie trybu HDR, który, gdy go się wymusi, daje naprawdę dobre rezultaty, jak również tryb portretowy, który z kolei momentami pozytywnie zaskakuje. Tryb ultra szerokokątny nie pokazał się z najlepszej strony. Szczegółowość i poziom detali względem głównego aparatu jest znacznie niższa, balans bieli wyraźnie zmieniony, a ostrość często pozostawia wiele do życzenia. Przy krawędziach kadrów dostrzegalny jest tak tzw. Mydło. A nocą cóż jest tylko gorzej. Ziarno, ziarno i raz jeszcze ziarno. Z racji tego, że w Moto G5G Plus zastosowano obiektyw makro, który ostrzy około 2 cm, aczkolwiek trzeba trafić we właściwy moment. Nie znajdziemy tu teleobiektywu. Do naszej dyspozycji jest maksymalnie przybliżenie ośmiokrotne no i raczej kiepskiej jakości. Moja opinia na temat aparatu jest ostra, ale mam świadomość tego, że jest to smartfon za prawie 2000 zł, od którego już można naprawdę sporo wymagać. Gdyby było połowę tańszy, mogłabym na pewne rzeczy przymknąć oko, ale chyba jednak nie w tym przypadku. Z przodu do naszej dyspozycji zostały oddane dwa oczka, czyli główne i ultra szerokokątne. W przypadkach mamy dostępny tryb portretowy, który jednak dość mocno, sztucznie i jako tako jedynie radzi sobie z odcinaniem fotografowanych osób od tła. Zresztą możecie ocenić to sami, oglądając przykładowe zdjęcia załączone do recenzji tekstowej podlinkowanej w opisie Materiału. Czas na podsumowanie. Decydując się na moto G5G, trzeba mieć świadomość jego średnio-półkowego rodowodu. Odnoszę wrażenie, że gdyby oferował tylko LTE, jego cena zamknęłaby się w niższej kwocie. Niestety, z racji modułu 5G, przyjdzie nam za niego zapłacić około 1899 zł, a to jest w mojej opinii w tym momencie zbyt wysoka kwota, jak na to, co sobą reprezentuje ten sprzęt. Gdy stanieje, być może będzie to ciekawa propozycja, ale na ten moment, gdy i tak nie wykorzystacie potencjału modułu 5G w Polsce, lepiej zdecydować się, moim zdaniem oczywiście, na inny smartfon z podobnymi parametrami i zapłacić za niego mniej lub kupić coś lepszego w tej samej cenie, tyle że bez 5G. To tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!